Hej, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Devil May Cry 3. A dzisiaj postaramy się jakoś ruszyć dalej, ponieważ w takich miejscach jak to zawsze brakuje mi pomysłu na to, jakby w jaki sposób, jakby gdzie po prostu muszę iść, żeby pójść dalej w ścieżce fabularnej. To jest dla mnie zawsze straszne właśnie w tego typu grach, że aby dobrze, powiedzmy, nie wiem, żeby to, jakby, żeby to dość wartko szło, trzeba naprawdę dobrze znać grę, wiedzieć co się dzieje i gdzie co jest. Czyli jakby trzeba znać informacje odnośnie uniwersum. A ja takowych nie posiadam i w związku z tym błądzę nieco po omacku. Tak jak widzicie, nic nie ma. O tak, to właśnie coś, co lubię najbardziej na świecie. To jest taka idealnie moja stylowa. Dobra, spokojnie, zaraz tam wrócimy. A raczej nie tam, tylko pójdziemy sobie teraz tutaj. Ponieważ tam już widzieliśmy, że niczego nie ma. Dobra, czyli na pewno nic tam. Może tutaj. Endless Inferno. Raczej też nie tutaj, bym powiedział. Nie, tutaj jakoś coś mi nie pasuje tutaj. Chwila. A może jakoś tak? What the fuck? Ale opcja. Ej, mega dobre. Dobra, w takim razie... I am the combat edge. Aha, tylko że ja nie mam tej techniki. Okej, dobra. Czyli będę musiał, nie wiem, co zrobić. Aha, czyli tu musiałem umieścić tą duszę stali. I co mi to dało? Dało mi to kolejne niebieskie, tym razem, drzwiczki. Spoczko. Poczekajcie chwilę, muszę sobie przestawić zegarek, ponieważ po ostatnim nagrywaniu tego nie uczyniłem. No, strzelam, że jakieś 2 minuty dopiero minęły. Mam nadzieję, że się jakoś mocno nie walnąłem. Kamerko, obróć się. O, tu się coś obróciło. Znaczy obróciło, zmieniła mi się po prostu perspektywa. I co ja tu mogę zrobić? Pewno nic tutaj. Tu muszę jak zwykle poobijać. Czemu tu się robi Stinger? Okej, idzie do góry zaraz nasza piękna platforma. I słuchajcie, co za dziwy nas czekają już za chwilę. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że będzie naprawdę, naprawdę grubo. O! O, fuck. Trochę się tego nie spodziewałem. Co nie zmienia jednak faktu, że dość szybko sobie z nim poradziłem. Jednakże pewną ilością zdrowia, które jest dla mnie bardzo cenne, ponieważ zapewne niedługo będę musiał zmierzyć się z bossem, no nie? Ponieważ zawsze na końcu takich misji jest boss i po prostu wydaje mi się, że jest to raczej pewne, iż zaraz coś takiego mnie spotka. Natomiast czy mam rację, to się okaże to już za chwilę. Okej, mamy przerywnik filmowy. Nie, nie mamy przerywnika. Przerywnika czy przerywniku? Dobra rozkmina. Dobra, idziemy mocno na pałę, ponieważ nie mam naprawdę bladego pojęcia, gdzie powinniśmy się udać. Orby wlatują. Tu mamy jedne drzwi, więc pójdziemy jeszcze na górę, zobaczymy, czy nie ma tam jakiegoś innego przejścia. Nie, jak widzicie, nie ma już więcej jakby możliwości, jeżeli chodzi o drogę kontynuowania naszej drobnej wycieczki. Aha, tu mamy jeszcze tą statuę. Ja bym sobie kupił, moi drodzy, Vital Star S, ponieważ się dość mocno przydaje. No, zobaczmy jeszcze akcję. Stingera na drugi poziom jeszcze nie wrzucimy. Cerberusa nie chce mi się na razie ulepszać. Jeżeli chodzi o bronię, to także jest dokładnie tak samo, ponieważ nasze Ebony and Ivory
na wyższym poziomie potrzebują aż 10 tysięcy orbów, więc trochę za dużo niż jestem w stanie w tym momencie wysupłać. I cóż teraz? Przerywnik iście diabelski. Look, brother. It's been ages, but we finally have company. I see that. We must entertain our guest. You're right. We have to be gracious, hosts. What should we do? How do I know? We need to come up with something. O co w ogóle chodzi? Brother, our guest is sighing. Sigh? What is sigh? Well, a sigh is when... Enough already! How long are you two gonna keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Our job here is to draw this door. That's right! We can't let you pass! Ej, wyglądają potężnie. O, oh, fuck. O, oh, wow, a jak oni nawalają. Ej, masakra. I co ją teraz zrobić niby? Ej, obczajcie to, to jest jakaś, nie wiem, kosmiczna pomyłka. Ej, to było przerąbane, nie mam pojęcia jak się za nich zabrać. Także zobaczymy jak to będzie teraz szło. Mogłoby się zdawać, że minęła zaledwie chwila od ostatniego tak jakby wygaszenia ekranu, a w rzeczywistości było to prawie półtorej godziny, podczas którego dwa razy stawałem do walki z tymi braćmi, za każdym razem nagrywając, dwa razy przegrałem i raz byłem naprawdę, naprawdę strasznie bliski zwycięstwa. I to, że się nie udało tak naprawdę, no nie wiem, było to raczej niepowodzenie związane z brakiem szczęścia niż z umiejętnościami. Zmieniłem sobie, musiałem zagrać jeszcze raz od początku całą grę, aczkolwiek zajęło mi to tylko jakieś 30 minut. Wybrałem sobie inny sposób zapisywania gry, ponieważ zamiast yellow wziąłem gold i teraz nie będzie mnie po każdej śmierci wracało do początku całej planszy. Myślę, że jest to całkiem... Myślę, że jest to o wiele lepsze przy moim tak jakby nawyku do częstego umierania. Dobra, w takim razie zajmijmy się teraz głównym bossem. Ogólnie działa to nieco inaczej niż myślałem, ponieważ bardzo duży nacisk tu położono na wykonywanie uników. Tak naprawdę to jest właśnie główny, jakby, czy ja wiem, po prostu główny sposób na wygraną, główny przepis na wygraną. Co tu się w ogóle dzieje? Czemu ten koleś... Aha, nie wiem, tego jeszcze nie widziałem tego ataku, ale okej. Okay. Trzeba uniknąć zdecydowanie. Tu będzie kolejna tak jakby porcja uników. Shit. Chyba, że się jej nie udają. Chyba, że się nie udadzą oczywiście. Zmienia się na Rebelliona. Myślę sobie, jakby to rozwiązać. Ponieważ tak, bracia po pierwsze mogą się nawalać nawzajem. Czyli jakby jeden wali w drugiego, no to on tak jakby dostaje obrażenia. Do tego trzeba dość często unikać i to jest tak naprawdę przepis na zwycięstwo. Ja sobie w tym momencie machnę jedną gwiazdkę, ponieważ jak widzicie, nie idzie mi jakoś strasznie dobrze. Ej, serio, za tym drugim razem poszło mi tak fenomenalnie. W ogóle tych bliźniaków trzeba robić naraz, jakby jednocześnie, ponieważ jeżeli zrobi się ich tak, że zabije się jednego, a drugi tak jakby dalej będzie miał dużo zdrowia, no to ten drugi podniesie broń pierwszego, tego umarłego już, i przez to jego obrażenia znacznie, znacznie wzrosną. Okej, okay, on teraz tutaj, znaczy on teraz tutaj, tak, znakomicie powiedziane. Cholera, tutaj źle, tak jakby nie zauważyłem tego, że kończy mi się miejsce, tak jakby do manewrowania. O, oh fuck, ale dostałem. Szczerze to... Kurde, właśnie to jest głupie, że nie mam pojęcia, jak
to dobrze zrobić. Nie mam pojęcia, jak to, jak ich zwyciężyć. Okej, możemy zrobić tak. On teraz skacze. My się cofamy. Jeszcze raz jeden skok. To jest właśnie dash, który dostajemy na drugim poziomie Trickstera. Czyli tego naszego stylu, z którego korzystamy. I naprawdę się dość mocno przydaje. Okej. On zawsze ma, ten niebieski ma takie jakby dwa ciosy. Nie wiem, czy oni są ognisty, czy jakby jeden jest ognisty, a drugi wodny, czy to ma tylko jakby... Czy nie ma nic wspólnego z kolorem mieczy. Okej, jeden cios, drugi. Teraz będą z kolei szarżować i jakby, wiecie, raz i dwa. Nawet się chyba udało w miarę. Teraz jeden unik, drugi. Mogę raz go walnąć, uniknąć. O, i teraz możemy dodatkowo jeszcze mu trochę dipsów wkleić. Ale jak widzicie, idzie mi z nimi bardzo, bardzo powoli. Chyba teraz wierzę, że zabierze mnie ze sobą na małą przejażdżkę. Cholera. Jeszcze jedna gwiazdka. Tutaj się udało dobrze uniknąć. Ogólnie będę starał się jednak mimo wszystko... Okej. Dymyc. Okej, jeden teraz upadł na jedno kolano, co znaczy, że mogę go bezkarnie nawalać. I to jest w sumie dla mnie super, ponieważ jak widzieliście, jednemu z nich spadło życie praktycznie o połowę. Może się jeszcze uda. Sprawda, zużyłem dwie gwiazdki, ale nikt nie powiedział, że nie mogę. Raz jeszcze walnę. Cieknę sobie szybko przed jego ciosem. I kolejna porcja blokowania. Raz walnę, ucieknę. I kolejne ciosy wyprowadzone prosto w plecy. Nie jest to trudne, ale wymaga jakiegoś tam obycia z tym bossem. Jak powiedziałem, ja już z nim walczę po raz czwarty, więc tak naprawdę coś tam o nim wiem. Okej, tu raz, dwa. Ale sami musicie przyznać, że mimo wszystko idzie mi o wiele lepiej niż na samym początku tego starcia akurat. Już kiedy chwilę z nimi powalczyłem. O, ogólnie, moim zdaniem, mi się gra strasznie ciężko na tych bossów. Są ludzie, widziałem w internecie opinie, którzy się normalnie z tym męczą, nie wiem, po parę dni. Dobra, czerwony prawie zdechł, więc teraz pora sfokusować niebieskiego. To nie mam pojęcia, jakim cudem udało mu się mnie nie trafić. Jeden z braci w tym momencie zdechł. Pytanie tylko, na ile będę w stanie coś zrobić temu... No właśnie. Teraz patrzcie, co on robi. Przywołuje tak jakby miecz swojego brata, a jego obrażenia wzrastają potwornie. I tak naprawdę to właśnie w tym momencie zginąłem właśnie przy tym drugim podejściu. Jest, tak naprawdę trzeba go teraz po prostu nawalać i mieć nadzieję, że uda się jakoś to pozytywnie. A, ale jak widzicie, wystarczyło wejść w tryb berserkera i nawalać go bez opamiętania. No i zajęło mi to prawie 8 minut. Tak naprawdę to będzie koniec odcinka, dlatego... Dlatego będę się z wami powoli żegnał. Ale jazda, to będą nasze nowe miecze. Ale zarąbiście. Czyli będziemy mieli jakby nowy oręż. To czekajcie, zobaczymy jeszcze, jak mi poszła cała misja. I wtedy po prostu się już rozstaniemy. Fair enough. Ciekawe, czy są mocne. Jednak tak, to jest... Pewnie to nie jest ogień i woda, tylko ogień i powietrze. Ponieważ one się nawzajem uzupełniają. W sensie powietrze wzmacnia ogień. Czyli tak, jak powinno się dziać z braćmi. Aha, wreszcie się nauczyli. Agnes i Rudra. Chwila, to może... Aha, na początku orby. O, a gdzie ja mogę niby ich, znaczy je przywdziać, że się tak wyrażę? Equip... O, chyba equipment?
Dobra, nie mam koncepcji, jak to za bardzo zmienić, więc sprawdzę sobie w necie i będę już miał na następny odcinek. A tymczasem ruszamy do przodu. Mamy także nasze zakończenie odcinka. Zobaczmy, jak nam poszło. Jeżeli chodzi o czas, 17 minut D, a to dlatego, że jeszcze musiałem, wiecie, ustawić nagrywanie i tak dalej, więc dlatego czas mamy marny i czasem się nie należy przejmować. SCAB, czyli koło C, nie, B. Okej. Mi to pasuje. Zapiszemy sobie jeszcze szybko grę. I dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, hej!